Identyfikator podmiotu SCP-1762. Klasa podmiotu bezpieczna. Zmieniono na zneutralizowane. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-1762-1 powinien być trzymany w standardowej przechowalni w ośrodku. W przypadku wypuszczenia instancji SCP-1762-2 przez obiekt zaleca się nagranie logu wideo do przyszłych badań. Mimo iż podmioty SCP-1762-2 zostały uznane za nieszkodliwe, nie powinno się im pozwolić na opuszczanie przechowalni. Opis. SCP-1762-1 to proste, kartonowe pudełko o wymiarach 32 cm na 20 cm na 26 cm. Jest ono pomalowane na srebrno przy użyciu farby w sprayu, zaś na jego pokrywce znajdują się napisane czarnym, permanentnym markerem angielskie słowa Here be dragons, po polsku tu są smoki. Odsunięcie pokrywy, podczas gdy SCP-1762 nie jest w trakcie wypuszczania, ukaże puste wnętrze. SCP-1762-1 nieczęsto otwiera się samodzielnie, skutkując tym samym wypuszczeniem instancji SCP-1762-2. Na początku tego procesu z wnętrza pudełka zacznie wydobywać się duża ilość czarnego dymu, który po krótkim czasie zniknie. Średnio po 20 sekundach od zniknięcia dymu z pudełka powinny wylecieć instancje SCP-1762-2. SCP-1762-2 to zbiorcze określenie bytów, które wydostają się z SCP-1762-1. Wszystkie instancje SCP-1762-2 swoim wyglądem przypominają różne rodzaje smoków, zarówno według opisów kultur zachodu, jak i wschodu, aczkolwiek występują one w formie podobnej do figurek origami. Z analizy składu chemicznego SCP-1762-2 wynika, że są one wykonane z papieru kami. Po opuszczeniu SCP-1762-1 instancje SCP-1762-2 zaczną latać dookoła w dużych grupach i figlarnie wchodzić w interakcje z najbliższymi członkami personelu oraz sobą nawzajem. Pod względem rozmiaru instancje SCP-1762-2 mają zazwyczaj od 9 do 30 cm długości. Wszystkie z nich są zdolne do długotrwałego lotu, zanotowano prędkości wynoszące do 15 km na godzinę. Ilość SCP-1762-2 różni się z każdym otwarciem SCP-1762-1 i waha się od około 50 do ponad 400. Po około 2 do 3 godzin spędzonych poza SCP-1762-1 wszystkie instancje SCP-1762-2 wracają i wlatują z powrotem do SCP-1762-1. SCP-1762-1 ponownie zacznie wtedy emitować czarny dym, zaś instancje SCP-1762-2 znikną wraz z przekroczeniem progu pudełka. SCP-1762 zamyka się samo, gdy wlecą do niego wszystkie instancje SCP-1762-2. Dokładna data następnego wypuszczenia nie jest znana. Wiadomość napisana lub wyrzeźbiona na różnego rodzaju materiałach czasami materializuje się na wierzchu pokrywy SCP-1762-1, gdy do pudła powrócą wszystkie instancje SCP-1762-2. Próby wysłania wiadomości pisemnej bądź nagrania audio w formie komunikatu zwrotnego nie powiodły się. Wszystkie wiadomości wraz z dokładnymi datami ich pojawienia się trafiają później do rejestru. Dodatek 1762-01. W dniu 2000 SCP-1762-1 rozpoczął serię wydarzeń, która trwała dokładnie 11 miesięcy i 28 dni. Owa seria, wraz ze wszystkimi wydarzeniami, które do niej doprowadziły, została zaklasyfikowana jako zdarzenie Jabberwock. Dodatek 1762-02. Raport ze zdarzenia Jabberwock. Dokument 1762-1. Data pozyskania 2004 rok. Jest to pierwsza zarejestrowana wiadomość, która pojawiła się na SCP-1762-1. Odnaleźliście nas. Jesteśmy wdzięczni. Minęło tyle czasu, od kiedy ostatnim razem się widzieliśmy, przyjaciele. Udało nam się utrzymać pokój. Giganci i behemoci dotrzymali słowa i nie sprawiali żadnych kłopotów od momentu, w którym wydaliście rozkaz.
Tęskniliśmy za waszym towarzystwem. Jak ma się wasza rodzina? Wciąż wiecie, jak korzystać z komnaty? Pamiętajcie, że możecie nas odwiedzić, kiedy tylko chcecie. Dokument 1762-4. Data pozyskania... 2004 rok. Dziwne jest to, jak zmienił się wasz świat. A jeszcze dziwniejsza jest forma, w której musieliśmy się w nim objawiać. W fantazji jesteśmy znacznie więksi. A może to po prostu wy urośliście? Fantazja niewiele się zmieniła. Mamy nadzieję, że możecie nas odwiedzać, tak jak kiedyś. Mimo, że nasza komnata jest tak wielka jak zawsze, to wasza, zdaje się, skurczyła? Nie rozumiemy. Komnaty powinny być utrzymywane tak, jak ustaliliśmy w traktacie. Prosimy, odzyskajcie wiarę. Dokument 1762-6. Data pozyskania... 2005 rok. Przed pojawieniem się wiadomości z SCP-1762-1 wyłoniło się jedynie 20 instancji SCP-1762-2. Owe instancje nie wzniosły się, a zamiast tego chodziły powoli poprzez okres ich pobytu poza SCP-1762-1. Przyjaciele, wybaczcie nam za naszą niewielką liczbę. Musieliśmy pozostać w fantazji przez trochę czasu. Inni robią się... niecierpliwi. Próbujemy utrzymać pokój, ale proszę, dla waszego dobra, naprawcie komnatę jak najszybciej. Wiemy, że się staracie. Wasza rodzina ma największą wyobraźnię z nas wszystkich. Dokument 1762-14. Data pozyskania... 2000... Wraz z 10 instancjami SCP-1762-2 pudełko opuściły 3 kulki wykonane z żółtego papieru konstrukcyjnego. Obiekty przez 5 sekund intensywnie się trzęsły, po czym zaprzestały jakiegokolwiek ruchu. Zostały one chwycone przez podmioty SCP-1762-2 i włożone z powrotem do SCP-1762-1. Giganci postąpili głupio. Wasza komnata nie była jeszcze gotowa, aby ich przyjąć. Przepraszamy, przyjaciele. Mamy nadzieję, że jeszcze was zobaczymy. Ale obawiamy się, że czas naszego szczęścia się kurczy. Dokument 1762-15. Data pozyskania... 2000... Z SCP-1762-1 wyłoniło się 5 instancji SCP-1762-2, które trzymały poniższą wiadomość. Po zostawieniu jej na podłodze, podmioty natychmiast wróciły do pudełka. Napięcie rośnie. Fantazja pogrąża się w ciemnościach. My, węże oraz mieszańce, próbujemy powstrzymać wojnę, ale giganci i elfy pragną zaatakować i otworzyć wrota. Mówią, że wasza rodzina popadła w głupoty i ignorancję. Mamy nadzieję, że to nieprawda. Bylibyśmy smutni, gdybyście zapomnieli. Dokument 1762-16. Data pozyskania... 2000... Z SCP-1762-1 wyłoniła się pojedyncza, czerwona instancja SCP-1762-2. Miała ona wyrwane skrzydła i była wyraźnie pognieciona. Minutę później obiekt upadł na podłogę i znieruchomiał, przedtem rozkładając się i ujawniając wiadomość napisaną na białej części kartki. Wojna. Żegnajcie, przyjaciele. 2 godziny później SCP-1762-1 samoczynnie się otworzył i uwolnił strumień ognia, który osiągnął 2 metry wysokości i temperaturę wynoszącą 1700 stopni Celsjusza. Z wnętrza pudełka słychać było odległe ryki. O godzinie 20 z SCP-1762-1 wyleciała duża ilość porwanych kawałków papieru, 3 żółte papierowe kulki oraz kilka nieżywych, uszkodzonych instancji SCP-1762-2. Od tego momentu SCP-1762-1 sporadycznie otwierał się i zamykał przez następne 6 tygodni, za każdym razem emitując identyczny jak wcześniej strumień ognia. Zmniejszała się jednak ilość wyrzucanych z pudełka kawałków papieru. Materia przypominająca mięśnie i tkanki była stale wydalana z SCP-1762-1 z rosnącą częstotliwością. Później SCP-1762-1 stał się nieaktywny na okres 7 miesięcy.
Dokument 1762-17. Data pozyskania 2000. Poniższy dokument został znaleziony w środku SCP-1762-1. Był on napisany na kawałku pergaminu, a duża część słów była rozmazana bądź pokryta substancją przypominającą krew. Czy wciąż tam jesteście, przyjaciele? Tęsknimy za wami. Fantazja już nie jest bezpieczna. Nasza przystań, wasze wspaniałe stworzenie przestało istnieć. Giganci nie żyją. Centaurowie nie żyją. Ptaki odleciały. Zamierzamy zakopać waszą komnatę. Nie chcemy ryzykować tym, że coś by się wam stało. To nasze pożegnanie. Może pewnego dnia waszej rodzinie uda się zbudować nową komnatę. Może i jest to płonna nadzieja, ale zachowamy ją w naszych sercach. Godzinę później SCP-1762-1 zaczął się trząść i emitować czarny dym przez 15 minut, po czym zaczął się rozpadać. Fragmenty pudełka zaczęły się zwęglać i rozrywać, tworząc dziury. Słowa Here Be Dragons na pokrywce spłonęły. Dokument 1762-18. Data pozyskania 2000. Jest to ostatnia wiadomość pozyskana z SCP-1762-1. Znajdowała się ona na zwoju papirusu i zawierała ilustrację przedstawiającą górski krajobraz pełen wielkich drzew i wodospadów z pojedynczym, uskrzydlonym smokiem widocznym w tle. Wyglądał on, jakby odlatywał. W prawym dolnym rogu zwoju znajdowała się wiadomość zapisana atramentem. Pan powiedział nam, że już was nie zobaczymy. Jesteśmy nieszczęśliwi, tak samo jak inni, którzy przeżyli. Kiedyś wypełnialiśmy nawzajem swoje umysły marzeniami i pomysłami. I jesteśmy smutni z powodu faktu, że już więcej nie będziemy mogli się nimi dzielić. Pan mówi, że musimy lecieć. Mówi, że utworzy dla nas nową fantazję, której wy nie będziecie mogli być częścią. Jesteśmy smutni. Boimy się. Kochamy was. Nie zapomnimy was. Boimy się. Czy zapomnicie o nas? Chwilę po wyjęciu wiadomości z pudełka, jego wnętrze zaczęło przeciekać słoną wodą, a ślady po jego wcześniejszym spaleniu zaczęły znikać. 3 minuty później SCP-1762-1 został przywrócony do swojego pierwotnego stanu. Jednakże słowa Here Be Dragons zostały zastąpione słowami Here Were Dragons, po polsku Tu Były Smoki. Zdarzenie Jabberwock zostało uznane za zakończone. Dodatek trzeci. Od zakończenia zdarzenia Jabberwock SCP-1762-1 nie wykazuje już żadnych anomalnych właściwości i został przeniesiony do klasy zneutralizowane. SCP-1762-1 i pozostałości po instancjach SCP-1762-2 obecnie są przechowywane w gabinecie doktora Yoshihiro Takanaki jako pamiątki. Dodatek 1762-04. Aktualizacja na dzień 31 grudnia 2015 roku. Po prawie 8 latach nieaktywności podmiotu, dr Takenaka zaobserwował, że SCP-1762-1 otworzył się i zaczął emitować fioletowy dym, a o godzinie 23 spadł na podłogę. Wypadł z niego niewielki kawałek kryształu, później zidentyfikowanego jako ametyst, oraz duża książka ze skórzaną okładką. Treść książki wydaje się opisywać różnorakie gatunki, które żyły w świecie, z którego pochodziły instancje SCP-1762-2. Jednakże według autora książki, wszystkie z nich bezpowrotnie wyginęły. Książka została zaklasyfikowana jako 1762-BOL-1. W krysztale ametystu wyryte zostały słowa: ten jeden ostatni raz. Po opadnięciu na podłogę SCP-1762-1 nieprzerwanie emitował dym przez następne 40 minut, zanim ostatecznie zaniechał jakiejkolwiek aktywności. Gdy dr Takenaka usiłował podnieść obiekt, ten uległ dezintegracji. Jego pozostałości są obecnie trzymane w kapsule przechowawczej w jego gabinecie.